to do ciebie. Niech cała Polska się wreszcie dowie, jakim jesteś zębem. Pamiętam dzień, jak do mnie pisałeś, że moja matka jest ruchana przez stado murzynów. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało, ale potem miałem łezkę wokół zakało. I co kurwa zatkało kakao, kiedy się wydało, że ty czwarte twych subskrybentów to twoje multikonta. Niby była między nami zgoda przybijana, wirtualna piątka. Powiem ci prawdę, że tak nie było. Miałem z ciebie bekę, bardzo mi miło. Nawet sam Piotrek powiedział, że jesteś debilem. Zgodzę się z tym, bo jesteś skurwysynem. To twoja matka jest ruchana przez stado murzynów, skurwysynu. A na to pora, by to powiedzieć, że jesteś zjebem, nic nie wartym zerem. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało, że ojciec mnie rucha w dupę. Pomóż mu, święta mamo, przyszła na to pora, by to powiedzieć, że jesteś zjebem, nic nie wartym zerem. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało, że ojciec mnie rucha w dupę. Pomóż mu, święta mamo, więc to ci powiem, że Sandra miała rację, że oceniasz po pozorach, nie znając nikogo z nas. Najpierw ja, potem Sandra, na końcu Lan. Nie spadaj, spadaj, kurwa nać. Nawet sam Krikso mówi, że jesteś rakiem. Popieram go, bo jesteś burakiem. Nie umiałeś zrobić jebanej miniaturki. Robienie miniaturek zawdzięczasz mi i Piotrkowi. Dupę chuj ci, ten duży telewizor za tobą świadczy o tym, że jesteś biedny. Nie chcę się czepiać, przebrzyć do tym, myślałeś, że wtedy mnie gasiłeś, że obrażałeś mi rodzinę. Gówno prawda, zacząłeś wojnę, a ja ją skończę tym dissem, to koniec. Powiem ci debilu tylko tak, twój rap jest tak chujowy, że z tego nie zarobisz nawet 500 zł. Niby ona jest brzydka jak świnia, spójrz na siebie, bo mieszkasz w wiecie, którego nigdy nie docenię. Arka Gdynia, kurwa świnia, to pewno o tobie maskotka klub z linii. Mar kurwa kurwa umyj kija, a to ryj, wybacz przepraszam. Jednym porównaniem kurwa ciebie zgaszam. Ciekaw czy będziesz jak Ropek, że na YouTube będziesz to kurwo zgłaszał. Przytaczam rzeszy fanów niczym na dol, kiedy nagra disa na mnie, według mnie to tylko dla fanów. Przecież... szła na to pora, by to powiedzieć, że jesteś zjebem, nic nie wartym zerem. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało, że ojciec mnie rucha w dobę. Pomóż mu, święta mamo. Przyszła na to pora, by to powiedzieć, że jesteś zjebem, nic nie wartym zerem. Szczerze to nie wiem, jak to by wyglądało, że ojciec mnie rucha w dupę. Pomóż mu, święta mamo.